bardzo mi miło. Dzień dobry słuchaczom. Dzień dobry. 11 minut po godzinie 9. Za chwilę ta rozmowa będzie także w wersji wideo na naszych stronach internetowych radio.katowice.pl. Tobie jest radio bliższe czy telewizja? A i teraz uważaj, co powiesz. Bartku, mi generalnie mi jest najbliższe koncertowanie, ale jednak jest prawda taka, że jak miałem najlepiej się sprzedającą płytę w Polsce w 2008 roku, to mnie nikt nie rozpoznawał w naszym kraju. Za to wystarczy być w telewizji i jak mi kiedyś taki kolega, reżyser Wojtek Iwański powiedział, że twoje życie się zmieni i teraz jest taka sytuacja, że mnie ludzie rozpoznają, ale moje muzyki niekoniecznie znają, a ona jest coraz trudniejsza, więc dziękuję, że mogłem dzisiaj odwiedzić się bardzo. Czyli możemy powiedzieć po prostu zwierzę multimedialne w Radiu Katowice dziś. Tak, ale niekoniecznie utalentowane we wszystkim. Ja jestem głodny różnych rzeczy, ale czy się w tym sprawdzam, to nie wiem. I do tego synek z Zabrza, nasz chłop. Ale jak najbardziej, tak. I nie mam gwary śląskiej, ale ten duński akcent powoduje jednak, że niektórzy, nawet którzy nie wiedzą, że jestem z Zabrza, mówią, ej, ty jesteś ze Śląska. A ja mówię, to nie jest gwara, to jest duński akcent. A ty czujesz jakieś związki z Zabrzem? Wiem, że krótko tam mieszkałeś, ale czy wracasz do tego miasta jako do miejsca ważnego w twoim życiu? Jak najbardziej. No, tam się urodziłem. Dla mnie wtedy, jak mieszkałem do 6 roku życia, to Zabrze składało się tak naprawdę, no nie wiem, może z 200 metrów kwadratowych, czyli tam, wiesz, ulica Szczęść Boże, był Peweks, było kino Roma, tam oglądałem E.T. Nie ukrywam, że to moje Zabrze wtedy było bardzo małe, no i jeszcze ewentualnie ścieżka do Domu Kultury i Tańca, ale jak najbardziej z wielkim sentymentem i teraz, jak jedziemy w trasę, to w marcu gramy w Wiatraku i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ktoś wpadnie. Dla mnie grać w ogóle, muzykować w mieście, w którym się urodziłem, to jest naprawdę mocne przeżycie. Wiesz co, może jacyś znajomi z dzieciństwa wpadną? Może tak. I póki co jeszcze szukałem cały czas dzieciaków, z którymi chodziłem do przedszkola. Chodziłem do takiego prywatnego przedszkola u pani Beaty. Jak ktoś ewentualnie pamięta albo pamięta ze zdjęć. Może słuchają. Wiem też, że dużo wyemigrowało. Nie ukrywam, że jak my wyjechaliśmy w 1985 roku, z mojej klatki dwie rodziny wyjechały do Niemiec, my do Danii. No i tak samo z mojego przedszkola, gdzie chodziłem, więc to był taki, no to było normalne, ta emigracja. Dużo z nas wyjechało. Do tego tematu emigracji wrócimy, bo twoja nowa płyta znów oscyluje i kręci się wokół tego tematu, ale dziś przyjechałeś do nas z Krakowa? Tak. To teraz musisz nam powiedzieć ładnie, jaka jest sytuacja na drogach. To jest taka tradycja, że goście robią serwis dla kierowców, taki bardzo szybki. Nie ukrywam, że jak wyjechałem z Krakowa z ulicy Bogusławskiego, to mi pokazywało godzinę do was, a jechałem według przepisów, a jednak 45 minut. Nie było żadnych korków przy bramkach. Ja miałem równe pieniążki i naprawdę ludzie zachowali się dobrze. Ja sam tutaj trochę jechałem, jak ktoś zobaczył jasno-niebieskie Volvo, to mogłem ewentualnie starałem się jechać jak najlepiej, tak bym to powiedział. Ale droga jest fantastyczna. No to w takim razie można przemieszczać się między Katowicami a Krakowem, jak stwierdził Czesław Mozil na naszej antenie. Czesław, twoja nowa płyta, ambitny projekt, to od razu można powiedzieć. Tak, no, półtora roku temu, Bartku, zgłosiła się do nas mi bardzo dobrze znana barokowa orkiestra Arte dei Suonatori. Zapytali, czy byśmy chcieli z zespołem Czesław Śpiewa zagrać kilku koncertów, spotkać się, pomuzykować, zagrać. To są wirtuozy muzyki, nie lubię określenia muzyki poważnej. Nazywamy muzykę klasyczną tym, czym jest. Muzyka klasyczna, barokowa. No i zagraliśmy kilka koncertów i wylądowaliśmy w studiu od razu i jestem dumny, bo ja bym się sam nie odważył zadzwonić do Arte dei Suonatori. A słuchacze, którzy znają muzykę barokową i znają, na pewno znają Arte dei Suonatori, czyli taka najbardziej wybitniejsza polska orkiestra barokowa. I z nimi nagraliśmy płytę razem. Jestem bardzo dumny z tego projektu. I kto by kiedyś pomyślał, że człowiek z Tesco Value trafi do orkiestry barokowej? No, to zgadzam się, ale też pamiętaj, Bartku, że jednak mam tą akademię muzyczną. No, nie, oczywiście. Więc ja grałem, chyba 15 lat temu grałem Bacha ostatni raz z nut, więc tutaj miałem przyjemność grać na akordeonie znowu, na akordeonie free bass akordeon, jak to się nazywa. Jest kawałek, gdzie gramy Bacha. Jest kawałek, który sam wspominasz, że ja śpiewam, zmieniłem tekst, ale śpiewam Bacha z autotunem. Tak, jesteś pierwszym artystą, który na tej płycie połączył Bacha z tak zwanym efektem share, czyli ze zmienionym głosem. Tak jest, bez ciebie. Po prostu musiałem polecić. Ja nie jestem wielkim śpiewakiem, ale jak mi kiedyś pani profesor na akademii powiedziała, Czesławie, ty nie śpiewasz, ty bardzo
bardzo muzykalnie recytujesz. Za to, ale powiedziała mi też tak, Bartku, powiedziała mi tak. Spotkasz, Czesław, w swoim życiu mnóstwo piosenkarzy, którzy bardzo ładnie śpiewają, ale bardzo niemuzykalnie. I do niczego tego, nic z tego nie będzie. Muzykalna recytacja. Zróbmy przerwę w naszej rozmowie w Radiu Katowice. Zaprezentujmy twojego najnowszego singla właśnie z tej nowej płyty. Utwór Mam Trzylatka. Wszystkie tytuły na tej płycie mogą się kojarzyć ze znanymi piosenkami dla dzieci i z wierszami, tak? Tak, jak najbardziej, ale jednak tekst jest, to jest taki hołd dla emigracji. To nie jest jakiś taki pozytywny wątek emigracyjny. Ja tutaj składam hołd dla ludzi, którzy wyjechali, nie dlatego, że mogą koniecznie, ale dlatego, że musieli i teraz tęsknią i nie mogą się pogodzić z tym, że gdzieś indziej są. Słuchają nas ludzie na całym świecie, wiemy o tym, to zadedykujmy im tę piosenkę w takim razie teraz. No, szanowni państwo, jako chłopak z Zabrza mam wielką przyjemność zaprezentować mój zespół razem z Artydys Notoli, to jest piosenka Mam Trzylatka. Czesław śpiewa w Radiu Katowice, za chwilę wracamy do rozmowy. Jest 18 minut.